Serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Magdalenę Bielec-Janosiewicz. Dobry wieczór państwu. Ja może bym zmieniła miejsce. Stanęła tam, żeby wszystkich widzieć. Jest mi niezmiernie miło, widząc wszystkich państwa zgromadzonych dzisiejszego wieczoru na tej wielkiej uroczystości. Cieszę się, widząc panią Małgorzatę Matusiak, starostę powiatu przytrzebnickiego, panią Joannę Wiraszek, panią przewodniczącą Rady Powiatu, szanownych państwa rodziców, szanownych państwa wychowawców, nauczycieli, bohaterów dzisiejszego wieczoru. Witam serdecznie uczniów klas czwartych i osoby im towarzyszące. W imieniu całego grona pedagogicznego wszystkich nauczycieli serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jest nam miło uczestniczyć w waszej radości, przeżywać emocje związane z pierwszym tańcem oraz współuczestniczyć w zabawie. Szczególnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że my nauczyciele tak powoli, ale przychodzimy w czas przeszły. I nasza rola w waszym życiu już się kończy. Przed wami nowe życie, nowy świat, w który wchodzicie i w który wprowadzamy was z taką ufnością, że wszystko, co mogliśmy, wszystko, co jest najważniejsze w życiu, udało nam się wprowadzić. Reszta zależy od was, od waszego zaangażowania, waszych chęci. Czas mija. Za 102 dni pierwszy egzamin maturalny. Zmobilizujcie się. Zaprezentujcie dorosłość. I zadbajcie o to, żeby ten cel w życiu, jakim jest matura, żeby go osiągnąć, żeby wynik był dobry, zadowalający, żeby pozwolił wam na realizację wybranych celów. Przez ten czas, mam nadzieję, że ten czas upłynie wam w takim spokoju i twórczości. Sądzę, że najbardziej zżyliście się z wychowawcami. Przez te 4 lata państwo wychowawcy robili wszystko, żeby kształcić w was cechy, takie najlepsze cechy, dobre cechy i cechy charakteru. I im należą się podziękowania. Dziękuję państwu serdecznie za pracę, za trud włożony w wychowanie młodzieży. Dziękuję państwu rodzicom, dziękuję za współpracę, za pomoc. Będziecie państwo pierwszymi nauczycielami, wychowawcami, pozostaniecie nimi. Dziękuję serdecznie. Dla mnie ten dzisiejszy wieczór jest również ważny. Pierwszy raz zatańczę poloneza jako dyrektor szkoły. Przy tej okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w przygotowaniach. Pani Ani Krzemieniec za piękną choreografię,
Piotrowi: Piotr, nie wiem, gdzie jesteś. Jest mi przykro z tego powodu, że będziesz musiał pozostawić swoją partnerkę, aby zatańczyć ze mną. Uroczą partnerkę. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu. I tak już na pożegnanie. Życzę fantastycznej zabawy do białego rana. Dziękuję bardzo. Poloneza, czas zacząć.
bardzo dziękujemy za przepięknie zatańczony taniec. Ja wam szczególnie dziękuję i życzę wam pięknego dzisiejszego balu. Dziękuję bardzo. Proszę o ustawienie się, tak jak stoiliście na początku. Prosimy jeszcze o niezajmowanie miejsc w wyrównaniu. Przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Witamy starostę powiatu trzebnickiego, panią Małgorzatę Natusia. Prosimy o zabranie głosu panią Małgorzatę Natusię. Wielu,
którzy przyszli na dzisiejszy bal studniówkowy. Z pewnością wiele razy słyszeliście, żeby się brać za naukę, bo matura, bo ważne, bo jak to, bez matury, słyszycie zapewne głosy waszych rodziców. I tak dalej, i tak dalej. Egzamin maturalny jest z pewnością ważny, ale na nim świat się nie kończy, więc nie nakładajcie na siebie dodatkowej presji. Znajdźcie też czas na relaks i na zabawę, tak jak dziś. Z pewnością matura otworzy wam drzwi do nowego świata. Coś się powoli kończy, ale zaczyna się nowe. Nowe wyzwania, nowi znajomi, nowa rzeczywistość akademicka, ale też i ta zawodowa. Czeka was naprawdę świetny czas. Dajcie wszyscy sobie szansę i dobrze go wykorzystajcie. Dziś nie mam wątpliwości, że będziecie świetnie przygotowani, zarówno do matury, jak i do życia. Macie przecież świetnych nauczycieli. Znam ich. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej wymyślanie. Uwielbiam te słowa Alana Kaja. Tak więc wymyślajcie swoją przyszłość, pouczcie się trochę, albo może trochę więcej niż trochę. Zdobędźcie potrzebne umiejętności i ruszajcie w świat. A teraz nie myślcie jeszcze o kwitnących kasztanach i bzyrach, tylko świetnie się dzisiaj bawcie. Kochani, życzę wam fantastycznego balu, sukcesu na egzaminie dojrzałości i spełnienia we wszystkim, co dla was ważne. Dziękuję pięknie za uwagę. W imieniu uczniów chciałbym gorąco podziękować pani Małgorzacie Matusiak za wspieranie rozwoju szkoły i troskę na tym prawidłowym funkcjonowaniu i okazywaną nam życzliwość. Pani dyrektor, za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem i rozwojem oraz prowadzeniem nas w drodze do dorosłości. Rodzicom za tą cierpliwości dla naszej niecierpliwości. A teraz przyszedł czas na podziękowania dla naszych wspaniałych wychowawczyń. Z uszanowaniem całego.
Ale za tyle kiedyś powiedziałem, że najcenniejszym i najważniejszym podarunkiem jest może, żeby dać dziecku do rodziców, jest wykształcenie. Radę zaś dodała, że wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić. Jeszcze raz na temu musisz się do tylko i cenę, byśmy nie pewni przyszłości z pewnym wiedzą dzieci. Już pierwszego dnia pani Małgorzata Jerzewska trzeba nas głęboko dobrze, żeby ty potęgę i wzięła nas pod swoje skrzydła. Już wtedy musi liczyć na pani wsparcie i dobrą radę w każdej sytuacji. Dlatego gdy 2 lata później została pani naszą szanownczynią, byśmy bardzo szczęśliwi. To pani pokazała nam, że się spychać dalej. No jakby to pani powiedziała dalej. Rozpoczęła się pani nieznaną wcześniej chęcią badania się na świata, przez pryzmat tej dziedziny nauki. Mówi się, że oczywiście jest przewodnikiem po krętej drodze wiedzy. Pani pomogła nam tę drogę znaleźć i wliczyć. Pokazała nam z codzienną prędkością, bo musimy się poruszać, gdy nie wypaść, a zewnętrzeć się. Dzięki temu chcemy się, że tylko o was należy, czy będziemy mogli realizować wasze plany, spędzić marzenia, rozwijać paski i zainteresowania. Rozmowy z panią przygotowują nam, że istotą tego jest kształcenie. Dzisiaj jestem przed panią u progu dorosłości i gotowi do podejmowania nowych wyzwań, które szykujemy na życie. Chcemy z tego serca podziękować za wspólne, spędzone lata, poświęcony czas, zaangażowanie i wyrozumiałość. Za to, że zawsze wyciąga pani do nas pomocną dłoń i ustanie na zwierzę. Dziękujemy za dobre słowa, które dodają nam skrzydeł i pozwalają wierzyć w własne siły. Dziękujemy za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Zdajemy sobie sprawę, że to dzięki pani zmieniamy się każdego dnia. Na efekty tej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie. Ale przyjdzie czas, że staną się one widoczne. Dlatego jeszcze raz z całego serca za wszystkie wspólne te chwile, te dobre i te złe i niesamowite też dobre, dziękuję ludzi i czwartej wiele.
wspólnie spędziliście, za cierpliwość i wyrozumiałość, której tak bardzo potrzebowaliście. Nie tylko była Pani naszym przewodnikiem na drodze wiedzy, ale również wsparciem i osobą, która kształtowała nasz światopogląd. Jesteśmy wdzięczni, że towarzyszyła nam Pani w trudnych momentach i zawsze wiedzieliśmy, że możemy na Panią liczyć. Jest dla nas Pani prawdziwym wzorem tego, jakim powinien być nauczyciel. Mądry, życzliwy i pomocny. Dziękujemy za trud dźwigania na sobie wielkiej odpowiedzialności za nas i naszą edukację. Przez te 4 lata odkrywaliśmy razem świat i z dnia na dzień uczyliśmy się więcej osoby. Bardzo często korzystaliśmy z Pani rad, które wiele razy nam pomagały. Z okazji tego, że już niedługo się rozstaniemy, chcielibyśmy życzyć Pani dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym oraz samych wzorowych uczniów. Klasa 4D. Bardzo Wam dziękuję za wspaniałe 4 lata. Byliście bardzo dobrym państwu. To była wielka przyjemność dla
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do współorganizatora dzisiejszego balu, pana Łukasza Zamasa i pana Marka Czarzenika. Pana Łukasza Dumana. Panie Łukaszu. Szanowni Państwo, mnie przepraszam i program dzisiejszego spotkania i z tego, co ostatni program udzielę, to mam już po wstępie, tak, z tej sztuki z pokoju, z tej stałej czekole. Dużo było podziękowań, dużo było takich wyrazów wyziołości również ze strony naszej szanownej młodzieży. Ja jako rodzic i w imieniu wszystkich tutaj zebranych rodziców na pewno bardzo chciałem podziękować wszystkim nam, jak jesteśmy, bo wszyscy stanowimy wspólnotę taką i szkoły, do której również my jako rodzice należymy. To właśnie dzięki tej współpracy mamy takie dzisiejsze takie wydarzenie w ten sposób zorganizowane. Były kiedyś wcześniej, pamiętacie, w Programie Młodzieży różne pomysły. Bardzo dobrze się to skończyło, uważam. Mam wspaniałych gości. Dziękuję szanownym Państwu z organu prowadzącego, swoim przewodnicząca. Ale największe takie słowa podziękowania jako rodzic chciałem zwrócić do grona pedagogicznego, szanowni Państwo, i do w ogóle pracowników szkoły, bo my jako rodzice oddaliśmy w Państwa ręce nasze dzieci i tak te maski, więc kalkulowałem, że mniej więcej 1/3, 1/4 czasu naszego dnia, doby naszych dzieci, nasze dzieci spędzały z Państwa. To jest trochę nawet mniej czasami niż zna. I myślę, że dzisiaj nawet może Państwo bardziej, lepiej znacie te dzieci niż my. Czasami tak można powiedzieć. Dlatego tym bardziej dziękuję za ten trud, jaki włożyliście w wychowywanie naszych dzieci, za ten czas, za tę cierpliwość. Drodzy rodzice, na pewno wiecie, mamy ich w domu, więc wiemy, mamy ich tak krótko znamy i chyba, no, wydaje nam się, że najlepiej. A myślę, że grono pedagogiczne daje o wiele z innej strony nasze dzieci, właśnie takiej dojrzałej strony. One właśnie w szkole miały okazję dorastać i się zmieniać. Także naprawdę za tą cierpliwość, za tą trwałość. Wiem, jaki trudny jest to zawód. Mam w domu pedagoga, szanowną żonę i wiem, że to nie jest łatwy chleb. Dlatego tym bardziej kłaniam się Państwu i dziękuję za to wychowywanie naszych dzieci. I jeszcze jedno słówko, pozwolę sobie teraz do, tak trochę luźniej, do szanownej młodzieży. Jako rodzice zawsze będziemy do Was mogli mówić kochane dzieci. Dzieci. Mimo, że już dziećmi kategorii wiekowej, dojrzałości nie jesteście. Bardzo Wam dziękuję za tą studniówkę, że ona tak wygląda właśnie. Ona zorganizowaliście ją praktycznie sami. Ja też Kwiaty dla mnie bardzo dziękuję za nie, ale to wy jesteście tutaj głównymi reżyserami i właściwie to już świadczy o tym, jak bardzo dojrzałymi osobami jesteście. Ci, którzy trochę może słyszeli o mnie, stają się moim synem, jednym czy drugim, to wiedzą, że trochę słucham muzyki, której wy słuchacie. I taki utwór zawsze słucham do swojej na siłowni, 100 dni do matury, krzyczała mi matka. Ja się nie wiem, prawda, i wyszło jak wyszło. I sobie sprawdziłem, jak mi wyszło, nie wiem, czy jest.
jak już tłumaczę, niewkątną zdawał na studia, wyszła matura bardzo dobrze, międzynarodowa. Więc rodzice wspólnie interpretowali, że mają lekkie podejście, bo często w tych utworach hip-hopowych jest bardzo lekkie podejście, bardzo łatwo robimy kasy, nagrywamy filmiki na YouTube i w ogóle jest super wykaz. Ci, którzy zatrzymowali to, że na wykazie wiedzą, że to jest bardzo ciężki, ten bardzo ciężko od lajki. Więc to wcale nie jest tak, że można sobie leżeć do góry brzuchem i świetnie żyć. To przychodzi, to jest nagroda za tą ciężką pracę. Życzę Wam wytrwałości, 100 dni do matury. Krzyczę do Was ja dzisiaj. Uczcie się. A później otwierając drzwi do swojego życia, życzę Wam sukcesów. To Wy, to jest Wasza kolej, Wasza zmiana, Wasza ojczyzna. Prosimy o zabranie głosu panią Joannę Wiraczkę. Ja nie wiem.